Witam serdecznie, nazywam się Jerzy Janowicz, jestem tenisistą. Nazywam się Marta Domachowska, jestem byłą tenisistką, 37. rakietą świata. Tenis jest takim sportem, że podróżujemy przez cały rok, praktycznie przez cały rok jesteśmy też na słońcu, więc ja bardzo pilnuję, żeby zawsze mieć na sobie krem z filtrem UV. Takie miasta jak Sydney, Melbourne, Miami, Waszyngton, Nowy Jork, no to są miejsca, gdzie tak naprawdę tego słońca jest bardzo dużo, trzeba się pilnować, no ponieważ jesteśmy narażeni na ataki tego słońca. Pamiętam taki rok 2013, gdy wtedy właśnie w Melbourne panowały bardzo wysokie temperatury i praktycznie każdy zawodnik nakładał na siebie ogromne ilości kremu z filtrem UV. Każdy wychodził z białą czapką na kort. Takie małe niby drobne rzeczy, a naprawdę w takich ciężkich warunkach takie rzeczy pomagają. No, pamiętam, że grałem niejednokrotnie ponad 4-godzinny mecz i właśnie dzięki takim teoretycznie drobiazgom potrafiłem takie mecze przetrwać, tak, ale zawsze po takim ciężkim meczu jedyne, o czym marzyłem, to o schłodzeniu się w cieniu i właśnie w takich zacienionych, chłodnych miejscach odpoczywałem. Zdarzało się, że czasami spędzałam po 4-5 godzin na korcie w temperaturze bardzo wysokiej, przy dużym słońcu, więc zawsze pamiętałam, żeby mieć czapeczkę, zawsze pamiętałam, żeby stosować krem z filtrem UV i zawsze starałam się odpoczywać w cieniu. Musimy pamiętać o okularach z filtrem UV, dlatego że rozszerzona źrenica absorbuje więcej promieniowania ultrafioletowego i może zwiększać ryzyko zachorowania naczerniaka gałki ocznej. Chroń oczy okularami z filtrem UV. Tenisisto, pamiętaj, że kort to niestety bardzo często rozgrzana patelnia, więc pamiętaj o ochronie skóry, oczu i głowy. Ufamy tylko sobie. Chronimy skórę przed czerniakiem.